Teresa Budzisz-Krzyżanowska, 76L. Po wypadku ma niemałe problemy ze zdrowiem. Niestety, nie. Może całkiem odłożyć wóz ul. Na szczęście ma wokół siebie życzliwe osoby. Jedną z nich jest Anna Seniuk, 76L. Każdego ranka, jak już ogarnie, sprawy rodzinne, Anna Seniuk wykonuje jeszcze jeden telefon. Dzwoni do aktorki Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej. Reklama, za nią przyjaźnie się od pierwszego roku studiów. Jest moją najserdeczniejszą przyjaciółką i jedyną. Która dba o mnie, troszczy się, dzwoni, pyta, czy mam pełną lodówkę i przewozi mi pyszne zupy. Jest nadzwyczajna, to anioł wyznaje w radiowej rozmowie pani Teresa. Aktorka ma problemy z poruszaniem się. To skutek wypadku samochodowego. Do którego doszło w latach dziewięćdziesiątych. Wówczas, po długiej rehabilitacji, w końcu udało się jej stanąć na nogach i wrócić do pracy. Dzisiaj jednak porusza się na wózku, a przed nią miesiące żmudnej rehabilitacji. Jednak, mimo tych trudnych chwil, aktorka nieustannie zaraża optymizmem. Nie rozumiem tego powszechnego, ponuractwa. Cierpienie to nie jest dobry sposób na życie, mówi. Pani Teresa ma dwie córki, które opiekują się nią, ale są bardzo zajęte. Jedna prowadzi restaurację w Krakowie, a druga jest stewardessą. Aktorka jest więc wdzięczna przyjaciółce, ale gdy mówi, że nie może się jakoś odwdzięczyć, Anna Seniuk natychmiast ucina na temat. Kiedy mam gorsze dni, dzwonię do Teresy, i ona stawia mnie na nogi. Obdarza ogromną, dawką optymizmu i poczucia humoru. Nie wiem, skąd ona to ma. Teresko, dziękuję ci za to. Zobacz więcej materiałów.